Tym razem mamy najpierw zapisać podane liczby w postaci ułamków zwykłych, a później sobie wykonamy pewnego rodzaju obliczenia. No dobra, no to zacznijmy. Najpierw tego naszego x, czyli jeżeli widzimy tutaj, że mamy trójkę w okresie, to oznacza, że możemy zapisać to w takiej postaci, tak? Czyli tą trójkę zapiszemy sobie kilka razy, ona tutaj nam się po przecinku będzie powtarzała. No i to jest nasz x. A następnie mnożymy przez 1 z tyloma zerami, ile mamy cyfr w okresie. Czyli ponieważ tutaj w okresie mamy jedną cyfrę, mamy tylko trójkę, to znaczy, że mnożymy przez 10, a gdy mnożymy przez 10, to przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. Czyli otrzymamy 3 przecinek, no i 3, 3, 3, no i tak dalej. A x razy 10 to będzie 10x. Następnie wykonujemy tutaj odejmowanie, czyli skrócą nam się te liczby tutaj po przecinku. 3 odjąć 0 to 3, 10x odjąć x to będzie 9x, no i obie strony podzielimy przez 9, czyli x to 3 dziewiąte, a więc 1 trzecia. No, czyli widzimy, że x to będzie 1 trzecia, natomiast tutaj zobaczcie, mamy 1,3 w okresie, czyli tutaj otrzymamy 1 i 1 trzecią, czyli 4 trzecie. No i teraz wykonamy działania, które tutaj są pokazane, czyli w podpunkcie A mamy sobie wyznaczyć 1 przez x plus 1 przez y, czyli to są odwrotności liczb, czyli odwrotnością x będą 3 pierwsze, czyli 3, odwrotność y to 3 czwarte, a więc 3 dodać 3 czwarte to 3 całe i 3 czwarte. W podpunkcie B będziemy liczyli sobie coś takiego, 1 przez x kwadrat dodać 1 przez y kwadrat. No czyli na początek ja sobie wyznaczę tak, x kwadrat oraz y kwadrat, czyli x to będzie 1 trzecia, 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta. Pamiętajcie, że podnosimy do drugiej potęgi i licznik i mianownik. Tutaj mamy 4 trzecie do kwadratu, czyli 4 do kwadratu to 16, 3 do kwadratu to 9. No i teraz mamy odwrotności, czyli odwrotność 1 dziewiątej to 9 pierwszych, czyli 9. Dodać odwrotność y kwadrat to 9 szesnastych, czyli otrzymamy 9 całych i 9 szesnastych. Co mamy dalej? W podpunkcie C mamy tak, 1 nad x plus y kwadrat, no to tak, 1 nad x to będzie odwrotność x, czyli 3 pierwsze, a więc 3. Y kwadrat sobie policzyliśmy tutaj, czyli mamy 16 dziewiątych. No to jeszcze może wyłączmy sobie całości, czyli mamy 1 całą i 7 dziewiątych, no i to zapiszmy sobie tutaj, a więc otrzymamy 4 całe i 7 dziewiątych, tak? 3 plus 1 to 4, no i ten ułamek sobie przepisałam. Spójrzmy na podpunkt D, teraz mamy x kwadrat odjąć 1 przez y kwadrat. No dobra, x do kwadratu, no to będzie tutaj wyliczone, tak? Czyli mamy 1 dziewiątą odjąć 1 przez y kwadrat. Czyli y kwadrat to 16 dziewiątych, czyli 1 przez y kwadrat to będzie odwrotność, czyli 9 szesnastych. No i należałoby to teraz jeszcze sprowadzić do wspólnego mianownika, aby wykonać odejmowanie. Czyli tak, dla 16 i dla 9 wspólnym mianownikiem będzie 144, czyli sobie zapiszmy tutaj tak, mamy 144, czyli 144 to 9 razy 16, czyli 1 mnożymy przez 16, a 9 przez 9, czyli mamy 81, a 16 odjąć 81 to minus 65, czyli otrzymamy minus 65 144.